Czy Panie życie me ofiarą miłości, wszystko co od Ciebie mam, niech zawsze służyć Ci. Weź mój głos i daj mi pieśń, pieśń dla Króla Twa. Chcę wolnością Twoją być, swym życiem Ciebie czcić. Otwieram Pani... Aleluja, dziękujemy Ci Panie za to, że jesteś. Że jesteś, który jesteś. I to określenie, to Twoje imię determinuje wszystko. Dziękuję Ci, że w tym jest cała pełnia. Proszę Cię, Panie, o to, żebyśmy teraz tak naprawdę się skupili na Twoim Bożym Słowie. Proszę Cię, Panie, o to, żebyś był obecny podczas tej części. I proszę Cię, Panie, o to, żeby nic nam nie przeszkadzało. Proszę Cię o to w Duchu Świętym. Bądź uwielbiony, wywyższony i Tobie należy się w pełna chwała. Amen. W drugiej Mojżeszowej 3:14 jest zapisane: Jestem, który jestem. Powiedział Bóg do Mojżesza: Oznajmisz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. Bóg nie ma początku. Prócz Boga nic nie jest samoistne. Ponieważ umysł ludzki, czyli mój, twój umysł, został stworzony, trudno nam zrozumieć to, co nie jest stworzone. Nie jest łatwo przyjąć tego, który jest święty i przekracza nasze zrozumienie. Nie jest to proste. Nie jest nam łatwo myśleć o kimś, kto nie musi się nam tłumaczyć ze swego istnienia i kto nie jest odpowiedzialny przed nikim. Człowiek jest przyzwyczajony do odpowiedzialności. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przed kimś odpowiadamy i też jesteśmy bardzo niecierpliwi w stosunku do wszystkiego tego, co nie da się nam podporządkować. I przebywając wśród ludzi, nie wiem, bardziej uczonych, może często z racji też może mojej pracy, rozmawiając na różnych konferencjach naukowych, zauważam taką prostą rzecz, że czy to naukowiec, czy filozof przyzna się, że wielu rzeczy nie wie, ale nie chce nigdy przyznać, że jest czegoś, czego nigdy się nie będzie wiedział. I w moim zrozumieniu, nie wiem, czy się z tym wnioskiem zgodzicie, najwyższą formą ziemskiej mądrości jest świadomość, że pewnych rzeczy nie możemy pojąć, że nie jesteśmy w stanie poznać, aby przyznać, że jest ktoś ponad nami, kto nie poddaje się naszemu rozumowaniu. To jest ta najwyższa forma ziemskiej mądrości, czyli ta świadomość. I tutaj potrzeba wielkiej pokory, żeby w ogóle to przyjąć i zrozumieć. Dlatego, że my często sprowadzamy Pana Boga do naszego zrozumienia i tak jakoś sobie to wszystko wytłumaczymy, że uznajemy, że tak jest i koniec. Jedną z takich tragedii XXI wieku i jedną z obserwacji, którą widzę, jest to, że wszyscy ludzie, którzy regularnie chodzą do kościoła, fajnie, że chodzą, ale tak naprawdę jaki procent tych ludzi tak naprawdę zastanowił się w 100% nad istotą Boga? Ile z procent tych osób tak naprawdę chciało się zastanowić nad istotą Boga? Czy nie jest często tak, że bardzo niewielu pozwala swoim sercom tak naprawdę zachwycić się nad majestatem jesteś, który jesteś? I czasem myślę, że jest tak, że co ja zauważam i nie wiem, czy się z tym zgodzicie, czy też nie, że często całe nasze życie albo większość naszego życia to my staramy się przypodobać Bogu, czyli wykonywać różne rzeczy tak, żeby On był zadowolony, nie zastanawiając się może często nad samą istotą Boga. My bardziej
chcemy być lepsi, może chcemy, nie wiem, poprawić nasz wizerunek. I tutaj już jest, powinna się tam zapalić czerwona lampka, jeżeli tak postępujemy, jeżeli tylko nam zależy na tym, żeby poprawić nasz wizerunek. I jeśli, jaki jest związek w ogóle tego z naszym życiem? No, związek jest duży, dlatego że przecież my, ludzie, jesteśmy własnoręcznym dziełem Pana Boga. Dlatego wszystkie nasze problemy, ich rozwiązania są połączone z Panem Bogiem. Czyli odpowiedzią na każdy ludzki problem jest poznanie Boga. I pewna wiedza o tym, jak Bóg zarządza wszechświatem, jest absolutnie konieczna do tego, żebyśmy rozumieli w ogóle mieli jakieś trzeźwe podejście do otaczającej rzeczywistości, trzeźwe podejście do świata. I człowiek, jak wiemy, jest istotą stworzoną, która sama w sobie, i to nawet dzisiaj padło w modlitwach, jak się przysłuchiwałem, nie posiada nic, ale jest zależna w każdej chwili od tego, który ją stworzył. I doskonale to ujął Paweł w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, 28 wersecie, bo to powiedział: w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak to niektórzy z waszych poetów wyrazili, bo z jego rodu jesteśmy. W nim żyjemy, poruszamy się i w nim jesteśmy. Czyli jesteśmy zanurzeni w Chrystusie wszędzie. Jest jak powietrze, które nas otacza, bez którego nie jesteśmy w stanie żyć. Im szybciej sobie zdamy z tego sprawę, tym mam nadzieję, że to pomoże nam też jakby czuć się bezpieczniej w stosunku do w ogóle naszego życia. Bo jesteśmy zanurzeni całkowicie. W nim żyjemy, w nim się poruszamy, w nim jesteśmy. W 5 Mojżeszowej, 30 rozdziale, 20 wersecie jest napisane: kochaj Pana, Twojego Boga, słuchaj Jego głosu, lgnij do Niego, gdyż On jest Twoim życiem, przedłużeniem Twoich dni. Gdyż On jest Twoim życiem. Wszystko się w tym zawiera. Istnienie Boga jest konieczne dla istnienia człowieka. Gdyby nie było Boga, człowiek nie miałby podstaw istnienia. I tutaj wszystkie teorie, które mówią o tym, że w ogóle to nie ma związku, legną w gruzach, bo wniosek jest prosty. Istnienie Boga jest konieczne do istnienia człowieka. Gdyby nie było Boga, nie byłoby podstaw istnienia człowieka. Jedną z cech taką z Bożego podobieństwa, jeżeli chodzi o człowieka, jest jego zdolność do dokonywania moralnych wyborów. No i wiemy, jak człowiek postąpił. No, postąpił w taki sposób, że co zrobił? No jednak wybrał po swojemu, postanowił być niezależnym od Boga i tak naprawdę wybór potwierdził przez nieposłuszeństwo. I ten akt nieposłuszeństwa, wiemy, co doprowadził. Doprowadził do odrzucenia Boga. Jak to doprowadził do odrzucenia Boga, to tak naprawdę doprowadził do odrzucenia Boga jako podstawę swojej egzystencji i zdał człowieka na jego własną wolę. I teraz to ja, to moje wewnętrzne ja, subtelne, a nie Bóg, stało się centrum świata człowieka. I wiemy doskonale, że jak Adam i Ewa zgrzeszyli, to się stało. I żeby powrócić do tej pierwotnego naszego przeznaczenia, my teraz wiemy, że musi gdzieś Duch Święty nasze serce poruszyć. Musimy mieć taki dzień albo taką chwilę, w której dokonujemy refleksji nad swoim życiem i gdzieś jest to nam objawione, że oto jesteśmy grzesznikami i oto musimy dokonać wyboru w swoim życiu, czy chcemy z tym Panem Bogiem żyć, czy też nie. I człowiek cielesny, który jest grzesznikiem, który odrzuca Bożą wyższość w stosunku do siebie, ma to właśnie to ja, które jest centrum jego świata. I to jest czasami tak subtelne, że zauważmy, ile ludzi tego w ogóle gdzieś w sobie nie zauważa. To jest gdzieś tak głęboko subtelne. I człowiek jest zdolny do różnych poświęceń. Często poświęca siebie, poświęca dużo energii, czasu dla różnych celów, które chce zaspokoić. Ale
jak trudno mu jest zdeterminizować samego siebie gdzieś, czyli oddać tron swojego życia komuś innemu, czyli oddać tron swojego życia Bogu. Jest to takie trudne. To jest coś, co tak naprawdę potrzeba Ducha Świętego do tego, żeby mu uświadomił, w jakim miejscu jest i że to subtelne ja, które jest na tronie życia, powinno być zmienione. Dopiero gdy Słowo Boże dociera do człowieka, dopiero gdy Słowo Boże przyprowadza człowieka pod Boży tron, nagle zdaje sobie sprawę, jak się mylił, nagle zdaje sobie sprawę z tego, że coś złego robił przez cały ten okres, że jest grzesznikiem, to dociera do jego świadomości i człowiek jest wtedy, jak to Biblia określa, pod tak zwanym przekonaniem, o czym mówi Jana 16, rozdział 8, werset, a gdy on przyjdzie, mowa o Duchu Świętym, przekona, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. To dzięki Duchowi Świętemu i następuje coś w nas, nasza ta refleksja. My zauważamy to ja na swoim tronie życia i nagle widzimy to wszystko i postanawiamy, albo nie postanawiamy, ale miejmy nadzieję, że postanawiamy i tu jesteśmy po to, dlatego że postanowiliśmy, aby to Bóg był na tronie naszego życia, aby to, co On zaplanował dla nas, było gdzieś w naszym życiu. I człowiek jest stworzony, aby oddawać chwałę Bogu. I to jest absolutny pewnik. I zastanawiam się często nad tym, jak też rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy jeszcze może nigdy nie podjęli decyzji pójścia za Panem, że jest to bardzo trudne dla człowieka tak żyć, bo zapełnia sobie tą pustkę gdzieś w życiu różnymi rzeczami, różnymi substytutami, które wymyśla i ciągle czuje się nieszczęśliwy. A odpowiedź jest prosta. Każdy człowiek został stworzony, by oddawać chwałę Bogu i tak długo będzie tego szukał, dopóki nie pojedna się z Bogiem i dopóki ta relacja z Panem Bogiem się w ogóle nie wydarzy w jego życiu. W Izajasza 53:6 wersecie jest napisane: wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Chyba to jest niesamowite, nie wiem, czy się przypatrywaliście temu wersetowi tak dogłębniej, ale zobaczmy, że tu jest bardzo dokładny opis grzechu, dlatego że tu jest powiedziane, że wszyscy jak jeden zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. By nas całkowicie zbawić, Chrystus musi całkowicie przemienić naszą naturę. Musi w nas wszczepić nowe zasady, by nasze zachowanie wynikało nie już z tego, że ja sobie coś wymyśliłem i sobie ustaliłem jakieś normy, tylko by nasze zachowanie wynikało z pragnienia rozgłaszania chwały i wielkości Bożej. I stare ja, o którym mówiliśmy wcześniej, musi umrzeć, a jedynym narzędziem, które uśmierca to stare ja, jest krzyż. I w Bożych oczach, jak sobie tak patrzymy, dużo ważniejsze jest to, kim jestem, od tego, co robię. I miałem dużą rozkminę, jak tak mogę powiedzieć, w tym tygodniu, zastanawiając się w ogóle nad słowem jestem. I szukałem różnych wyjaśnień mądrych ludzi i się ucieszyłem, ponieważ nikt chyba nie wyjaśnił tego tak, żeby mnie to usatysfakcjonowało. Dlatego, że jakbyśmy sami w ogóle pomyśleli nad słowem samym jestem, no bo mówiliśmy wcześniej o jestem, które określa, to jest coś niesamowitego, bo zauważmy, że samo jestem, który jestem, jest chyba najbardziej pozytywnym określeniem osobowości Pana Boga. Wszystko, kim jest Bóg, jest zawarte w tej bezwarunkowej deklaracji niezależnego istnienia i myślę, że tu jest też podsumowanie całej miłości, świętości, dobroci, prawdy, wszystkiego tego, czym jest Bóg. Ale teraz mam pytanie do nas, kim jesteś? Jak wiemy doskonale, jak nie znamy kogoś, przypuśćmy, że jadę gdzieś za granicę i poznaję nowe osoby, to ktoś mi się przedstawia i mówi: jestem z Rosji.
Ja sobie myślę, aha, z Rosji, o, to już mi się w głowie pojawia jakiś stereotyp, no bo myślę sobie coś o Rosji, mam jakieś zdanie. Mogę powiedzieć, jestem w kościele, jestem kościołem. Mogę powiedzieć, jestem z miasta, jestem ze wsi. Mogę powiedzieć, jestem Polakiem, jestem mężczyzną. Jestem aktorem, jestem informatykiem. Czyli to samo jestem, coś już o mnie mówi, się tak przedstawiam. To mnie w jakiś sposób identyfikuje. To określa może i mówi coś o mnie. Mogę powiedzieć, jestem Grzegorz, czyli mogę się przedstawić komuś. Ale nasze jestem to nie tylko fakt istnienia w sensie ogólnym. Nasze jestem to nie tylko fakt wynikający z naszej upadłej natury, która ogłasza wszem i wobec, że jestem grzesznikiem. Bo po podjęciu decyzji, o czym mówiliśmy wcześniej, wtedy, kiedy ja przychodzę do Pana Boga i podejmuję decyzję pójścia za Nim, czyli zdarza się ten moment, w którym Duch Święty mi objawia moją grzeszną naturę, zmienia się mój status z jestem grzesznikiem potępionym na jestem grzesznikiem usprawiedliwionym. Czyli nagle mój status się zmienia. I teraz ciekawe jest też, że jak się przedstawiamy, jakby to wyglądało, albo mam nadzieję, że niektórzy z was też to robią, że jak się przedstawiają, jestem chrześcijaninem. I się potrafią z tego wytłumaczyć, co to znaczy, że komuś się przedstawiam albo określam się, że jestem chrześcijaninem. To oczywiste, że ta zmiana statusu tyczy się osób, które tak naprawdę oddały życie Panu Bogu, które oddały tron swojego życia Panu Bogu. Dlatego w przypadku ludzi świadomie wierzących nasze jestem, czyli nasza tożsamość, to przede wszystkim jestem w Chrystusie. Jest to jestem, które jest ponad wszystkimi jestem. To jest przed wszystkimi jestem. Więc nie jestem tylko Polakiem, nie jestem tylko mężczyzną, nie jestem tylko informatykiem, nie jestem tylko w Krakowie, nie jestem w tym zborze, ale przede wszystkim jestem w Chrystusie. Jestem w Chrystusie. Czemu jest to takie ważne? No bo wiemy, że po pierwsze, Pan Bóg ma, tak jak czytaliśmy wcześniej, na imię jestem, który jestem. A dlaczego to jest takie najważniejsze w moim życiu, że ja jestem w Chrystusie? Jak jesteśmy chorzy, wyobraźmy sobie taką sytuację, albo ja na przykład byłem przez ten tydzień chory, więc umiem sobie wyobrazić bardziej, albo jesteśmy ogólnie jakoś chorzy i jesteśmy w szpitalu, przypuśćmy, to co byśmy chcieli usłyszeć od jakichś bliskich osób, które nas odwiedzają? To, że jestem. Jak dziecko się zgubi i nie wiem, szuka swojej mamy i taty, bo jest w sklepie i się gdzieś zawieruszyło, to co by chciało usłyszeć od swojej mamy i taty? To, że jestem. Jak jestem samotny, jak jestem w problemie, jak jestem w złej sytuacji, jak się źle czuję albo coś mnie przygnębia, to co bym chciał usłyszeć od drugiej osoby? To, że jestem. My tak bardzo potrzebujemy usłyszeć to, że jesteś, że ktoś jest. Potrzebujemy usłyszeć to od drugiej osoby, od osoby. Jakże ważniejsze jest to, żebyśmy usłyszeli to od samego Boga. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, droga siostro i drogi bracie, że niezależnie od tego, w jakiej sytuacji dzisiaj jesteś, niezależnie od tego, w jakim stanie dzisiaj jesteś, niezależnie od tego, co przeżywasz, to chcę ci powiedzieć w Duchu Świętym, że Pan Bóg mówi do ciebie dzisiaj, że jest. Że On jest we wszystkim, co ty przeżywasz. I możesz czasami nie czuć tego, ale On jest. On jest i chce cię w tym wesprzeć i chce tym wszystkim być z tobą. I może czasami możemy tego nie czuć, możemy gdzieś myśleć, że Go nie ma, ale On jest i On o tym nam dzisiaj przypomina. Istnieją dwie drogi i dwa rodzaje życia, którymi człowiek może podążyć. Pierwsza droga to jestem w Chrystusie, a druga droga to jestem bez Chrystusa. I nie ma innej przestrzeni, nie ma innej przestrzeni. Możemy wybrać albo to, albo to. I jaką drogą ty dziś podążasz? Czy jesteś w stanie to określić? Czy jesteś w stanie gdzieś to nazwać? Gdzie jesteś? W którym momencie jesteś też w swojej drogi życia? Wszystko będzie miało swój koniec albo w Chrystusie, albo w piekle.
wszystko, co jest w Chrystusie, ma swój koniec wiadomo, z Bogiem, a wszystko, co nie jest w Chrystusie, ma swój koniec w piekle. A wszystko, co jest ukryte, co jest w Chrystusie, jest też ukryte w Bogu, o czym mówi Kolosan 3, rozdział od 1 do 3. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Życie bez Chrystusa to życie tu i teraz. To życie kategoriami przypadku, jakichś zbiegów okoliczności. Takie życie odbiera ludziom poczucie bezpieczeństwa. I obserwuję to dosyć, albo wiele razy to obserwowałem i wiele razy to pewnie jeszcze zaobserwuję. Jak oto życie bez Chrystusa prowadzi wielki zamęt w życiach ludzi i też jak ciągle gdzieś mają problem właśnie z poczuciem bezpieczeństwa. Bo to przecież jakiś przypadek kieruje ich drogami. To ogranicza się do życia w wymiarze ziemskim, doczesnym i wymiarze cielesnym. Ale życie w Chrystusie to życie zupełnie inne. To nie życie tylko tu i teraz, ale tam i na wieki. To nie tu i teraz, ale tam i na wieki. To życie, które wybiega daleko poza wymiar doczesności, to życie nie w kategorii w przypadku, dlatego że doskonały Stwórca, o czym mówiliśmy, ma też doskonały plan dla nas. I tu prosty przykład, żebyśmy sobie to zobrazowali. Jak obserwuję, czy to swoją siostrę, czy tutaj, nie wiem, moich przyjaciół, którzy wychowują dzieci, to żaden z nich, jak jest świadomym rodzicem, nie wychowuje dzieci w kategorii przypadku. Albo może przypadkiem go ktoś nakarmi, a może przypadkiem ktoś mu, nie wiem, da zupkę, a może przypadkiem ktoś mu sfinansuje buty, a może przypadkiem się zdarzy to albo tamto. Nie ma czegoś takiego. Każdy zdrowy, świadomy rodzic chce dla swojego dziecka jak najwięcej. I mają też wyznaczony jakiś plan. Ja pamiętam do mojego życia, jak byłem, nie wiem, nastolatkiem i jak rozmawiali dorośli o moim życiu, to mówili, chcielibyśmy, żebyś się wykształcił, żebyś miał lepiej niż my i tak będziemy cię wspierać w tym, żeby tak było. Czyli mieli jakiś plan i konsekwentnie go chcieli realizować na miarę swoich możliwości. I tak samo jest w tym przykładzie teraz, że jak widzę, rodzice bardzo dużo inwestują, dzieci wysyłają to na zajęcia dodatkowe, to na jakieś kluby piłki, tak, żeby rozwijać ich zainteresowania i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli my wychowujemy swoje dzieci w kategorii planu, a nie przypadku, to czemu często nasze życie prowadzimy w kategorii przypadku? Zastanówmy się nad tym, czemu nie mamy jakiegoś planu na swoje życie. Mówię do tych osób, które nie mają planu, ponieważ nie chciały się zapoznać z planem Pana Boga do swojego życia. Albo gdzieś go omijają, bo stwierdziły, że może nie rozumieją, może nie wiedzą, w jaki sposób do tego dojść. W życie w kategorii planu jest dużo bezpieczniejsze niż życie w kategorii przypadku. I teraz wyobraźmy sobie, bo to porównanie do rodzica celowo mówię, dlatego że kim dla nas jest Pan Bóg, to jest kochającym rodzicem naszym. Czy my uznajemy, że kochający rodzic nie ma doskonałego planu i nie chce dla nas jak najlepiej? No chce. Tak samo jak i ziemski rodzic dla swojego dziecka. Przestań żyć w kategorii przypadku, zwróć się na nowo albo po raz pierwszy do Pana Boga i poznaj plan, Jego plan do twojego życia. I zastanów się nad tym, rozważ to z Duchem Świętym, bo może gdzieś dryfujesz, może twoje życie jest od sytuacji do sytuacji, bez sensu i sam nie wiesz, gdzie pogubiłeś się, a może warto by było zapytać Pana Boga, co On o tym myśli i z Nim skonsultować. Tak jak kochające rodzice mają dla swojego dziecka najlepszy plan, na jakich stać, tak Bóg ma dla ciebie też plan. Bóg poświęcił bardzo dużo i o tym też dzisiaj słyszeliśmy w modlitwach, jak się przesłuchiwaliście uważnie, na co zwrócił brat Dawid na samym początku. Uwaga,
że Bóg poświęcił dużo, dużo więcej. On poświęcił swojego Syna w stosunku do nas. I Bożą sprawą jest to też, że 3 dni po śmierci Chrystusa Chrystus został wzbudzony z martwych, zasiadł po prawicy Ojca i powróci kiedyś w chwale po nas. Czyli po kogo? Po tych, którzy są w Chrystusie. I tylko po tych. Życie w Chrystusie jest bezpieczne, bo to nie przypadek, bo to nie ślepy los kieruje życiem człowieka i Bóg realizuje swój plan w stosunku do nas. Nasze jestem, to przede wszystkim jestem w Chrystusie i to jest jestem, które jest najważniejsze w naszym życiu. To powinna być nasza identyfikacja. I tak sobie zastanawiałem się, też zastanawiałem się nad tym, ile jest wersetów i zresztą doskonale to wiecie, że jest mnóstwo wersetów, które to określa, które pokazuje, kim jestem w Chrystusie, pokazuje naszą tożsamość i jak my mało na to zwracamy uwagę, jak my mało gdzieś myślę do swojego życia to przyjmujemy, a wystarczyłoby te wszystkie wersety sobie zebrać, jeżeli czuję się w jakiś sposób, nie wiem, że coś w moim życiu jest nie tak, to popatrzeć na tą listę, zacząć czytać te wersety i one powinny nadać nam na nowo pewność i nadzieję tego, kim jestem, tej tożsamości, która jest w Bogu. Kiedy czytamy Stary Testament, to widzimy, że ludzie chodzili z Bogiem. Był Noe, który chodził z Bogiem, był Henoch, który chodził z Bogiem. W Nowym Testamencie zachodzi zmiana, bo ludzie już nie chodzą z Bogiem, ale chodzą w Bogu. Nie chodzą, nie jestem z Chrystusem, ale jestem w Chrystusie. Jestem zanurzony jak w powietrzu, tak jak czytaliśmy to na początku, które bez którego nie ma życia, bo w nim jestem zanurzony, czyli w tym powietrzu, tak samo jak jestem zanurzony w Chrystusie. I o tym czytaliśmy w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale 28 wersecie. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jesteśmy zanurzeni w Chrystusie wszędzie. Chciałbym, żebyśmy to dzisiaj zapamiętali i gdzieś, żeby to stało się myślą podczas wszystkiego, co robię w swoim życiu. Że jestem zanurzony w Nim absolutnie, że On jest moją rzeczywistością. Może nigdy tak nie myślałeś, nie myślałaś. Może czas, aby to skonfrontować swoje myślenie. I skoro jestem zanurzony w Chrystusie jak w powietrzu, bez którego nie jestem w stanie żyć, to nie oznacza, że nie zachoruję. To nie oznacza, że mnie nie spotka coś złego. To nie oznacza, że się nie potknę. Chrześcijanie też chorują i też cierpią, ale bez względu na to, co się dzieje, wiemy, że jesteśmy i tak w Chrystusie. Mimo tego, że przeżywamy ciężkie chwile i czasami nie chce nam się nawet myśleć dobrze, bo jesteśmy udręczeni czymś, to nie zmienia faktu, że jesteśmy dalej w Chrystusie. Jest to najważniejsze jestem w życiu człowieka. Gdzie dzisiaj jesteś? Gdzie jesteś? Oto jest pytanie, które, zauważmy, zadał Pan Bóg komu? Pierwszym ludziom, którzy byli w ogrodzie. W 1 Mojżeszowej 3:8-9 jest powiedziane: wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga. Przechadzał się On po ogrodzie w powiewie dnia, słysząc, to człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Jednak Pan Bóg zaczął wołać: człowieku, gdzie jesteś? Nie zapytał się, co zrobiłeś najpierw, tylko się zapytał, gdzie jesteś. Więc dzisiaj pytam, gdzie jesteś? Czy jesteś w Chrystusie? Czy można by powiedzieć, jesteś bezpieczny duchowo? Czy twoje życie jest totalnie bez Chrystusa? Gdy się nawracamy, czyli podejmujemy tą decyzję pójścia za Panem Bogiem, to naturalne jest, że jesteśmy tacy bardzo entuzjastyczni do wszystkich rzeczy. Widzimy, że tutaj ludzie coś robią w kościele, chcielibyśmy też coś robić. Jesteśmy tacy bardzo chętni, aktywni w większości przypadków. No i to jest dobre, dlatego że to jest wiadomo, że to jest jakiś kolejny etap, czyli chcemy służyć. I jest powiedziane w Jana 15 rozdziale w 5 wersecie, że
Ja jestem winoroślą, mówi Chrystus, wypędami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. I chciałbym zwrócić uwagę na ten drugi aspekt, bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. I zwrócić nam uwagę na to, że bez Chrystusa nie jestem w stanie zrobić nic, co przyniesie owoc, czy też chwałę Panu Bogu. I człowiek sam w sobie, który żyje bez Chrystusa, jest w stanie dużo rzeczy zrobić, bo to wiemy, że a to, nie wiem, prowadzić swoją działalność, a to założyć jakąś firmę, a to jakieś inne rzeczy, które patrzymy na taką osobę i sobie myślimy, o, coś dokonał. Ale jedno jest pewne, że to nie ma żadnego znaczenia w oczach Pana Boga, bo jedyne znaczenie w oczach Pana Boga ma to, że tylko w Chrystusie jestem w stanie zrobić coś, co przynosi Mu owoc. Czyli tylko będąc w Chrystusie. Kim jestem? Jakie życie prowadzę, gdy nikt mnie nie widzi? Jakie życie prowadzisz, gdy, nie wiem, nikt nie widzi cię z kościoła? Jakie życie prowadzisz, gdy cię pastorzy nie widzą? Jakie życie prowadzisz, gdy jesteś sam w domu? Jakie życie prowadzisz w pracy? Jakie życie prowadzisz w swoim rodzinnym domu? Czy jesteś tym samym sobą? Czy to jest różna wersja ciebie? I wiecie doskonale, że się przyjęło takie słowo z teatru greckiego jak hipokryta, bo był to aktor w teatrze greckim, który zakładał maski i pokazywał emocje w ciągu jednego przedstawienia. I to się przejęło później i brzydko może nawet brzmi to słowo, albo może nie brzydko, tylko negatywnie nam się kojarzy to słowo, jak o kimś mówimy hipokryta. Ale czy to nie jest tak, że jeżeli ja zakładam te, w cudzysłowie, maski w domu, w pracy, w kościele, przed pastorem, inne niż jestem w rzeczywistości, no to jak bym siebie mógł określić inaczej? Jak nie aktorem, który odgrywa różne role? Wiadomo jest, że są jakieś standardy i w obecności niektórych osób nie wypada to czy tamto, ale chodzi o to sedno. Czy masz coś do ukrycia w swoim życiu dzisiaj? Kim jesteś tak naprawdę? Czy gdzieś coś się nie zaburzyło w życiu? Bóg potrzebuje uczciwego naśladowcy Chrystusa i to, kim jestem, tak jak mówiliśmy wcześniej, determinuje to, co robię. Jeżeli jestem, nie wiem, przypuśćmy osobą sprzedającą w sklepie, no to nie będę leczył ludzi, albo odwrotnie, no bo się nie nadaje do tego i bym mógł zrobić krzywdę komuś, czyli jakbym zaczął leczyć, a nie mam żadnych uprawnień do tego. Czyli to kim jestem, determinuje to, co robię. I jeżeli jestem w Chrystusie, to nie mogę nie służyć, nie mogę nie pomagać w kościele, bo to jest jakby coś, co wynika z tego, że ja rozumiem to, co to znaczy jestem w Chrystusie. Każdy z nas ma coś do wniesienia w Kościele i to nie znaczy, że teraz wszyscy będą, nie wiem, pastorami, wszyscy będą liderami, wszyscy będą, nie wiem, będą prowadzili uwielbienie. Każdy ma jakąś rolę do spełnienia. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy nie zatracili tego, kim jesteśmy, na rzecz tego, co robimy. Kto jest w Chrystusie, jest powołany przede wszystkim do bycia sługą Chrystusa. Czy się to komuś podoba, czy nie, jesteś powołany do tego, aby być sługą Chrystusa. Uległość, poddanie, wierność Chrystusowi w stosunku przede wszystkim właśnie do Chrystusa. W 13 rozdziale Ewangelii Jana od wersetu 1 do wersetu 15 jest zapisane tak. Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona
Iskariota myśl o wydaniu go. Jezus powiedział, że ojciec przekazał wszystko w jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył sobie wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody na miednicę, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten go zapytał: Panie, Ty mi chcesz myć nogi? Jezus odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ci teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla Ciebie jasne. Piotr nie mógł się z tym pogodzić. Za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg. A Jezus na to: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Szymon Piotr zmienił więc zdanie. Panie, powiedział, myj nie tylko moje nogi, ale i ręce i głowę. Jezus odpowiedział: Wykąpany człowiek nie musi być... Nie musi myć nic poza nogami, jest cały czysty, wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Jezus bowiem był świadom, kto ma go wydać i właśnie dlatego powiedział, że nie wszyscy są czyści. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty ponownie, usiadł i powiedział: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam, sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Jeżeli już to wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. I chciałbym zwrócić w tym fragmencie, mam nadzieję, że go znacie doskonale, więc nie będzie to dla was jakaś może nowość, ale chciałbym zwrócić w tym fragmencie uwagę na dwa, może na trzy wersety. Pierwszy werset to drugi werset. Werset, który mówi o tym, że trwała wieczerza, diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. I w innych tłumaczeniach jest na przykład, a podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, w czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza. Diabeł podczas wieczerzy. Ostatniej wieczerzy. Zastanawialiśmy się kiedyś nad tym. W miejscu, gdzie jest Jezus, w miejscu, gdzie jest Piotr, gdzie jest Jan, przychodzi diabeł. Podczas ostatniej wieczerzy, tak jak Chrystus jest w stanie znaleźć człowieka w najbardziej, nie wiem, zepsutym miejscu, grzesznym miejscu, tak samo diabeł może znaleźć człowieka w najbardziej pobożnym miejscu. Wszystko zależy od tego, co masz w sercu i wszystko zależy od tego, co myślisz, jakie masz pragnienia i przekonania. To, że jesteś otoczony Kościołem, to, że jesteś otoczony Biblią, to, że jesteś otoczony ludźmi wierzącymi, nie znaczy, że diabeł cię nie dopadnie. Nie daje ci to gwarancji. Jedyną gwarancją, którą masz w swoim życiu, to jest społeczność z Jezusem, bliska społeczność z Jezusem, której Judaszowi, jak widzimy, zabrakło. Diabeł przyszedł do Judasza, wrzucił mu ohydne myśli na temat Chrystusa i on się tak strasznie tym nakręcił, że jest napisane w wersecie 27 i wtedy, gdy Judasz wziął kawałek chleba, wstąpił w niego szatan podczas ostatniej wieczerzy. A końcem tego jest to, że go szatan wyciąga w ogóle z tej uczty, by dokonał tego, co sobie gdzieś tam w sercu zaplanował. I czemu o tym mówię, jaka lekcja z tego płynie? Ano taka, że skoro diabeł mógł przyjść wtedy na wieczerze tamtego wieczoru, to równie dobrze może pojawiać się na, czy to na jakichś spotkaniach, czy to u ciebie w domu, czy to na nabożeństwie. Może przyjść do kogoś, gdzieś usiąść, tak metaforycznie mówiąc, i wciskać różne dziwne myśli, złe myśli do twojego umysłu. I wyobraźmy sobie, że teraz, że mam taką paletę i teraz wyciągam
I chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, które wydaje mi się, że często gdzieś słyszymy i w które my ludzie mamy tendencję tak szybko wierzyć. To znaczy, że tak trudno jest nam, o co mi chodzi, tak trudno jest nam uwierzyć, na przykład jak czytamy coś z Biblii i coś, co mówi dobrze o mnie, a tak łatwo jest mi uwierzyć w coś negatywnego o sobie samym. I to jest chyba odwieczny nasz problem, że my mówimy komuś, że ładnie wygląda, a ktoś mówi, przestań, brzydko wyglądam. Albo komuś mówimy, dobry jesteś w tym, a ktoś mówi, przestań, to jest nieprawda. Czyli jakby mamy tendencję do tego, żeby myśleć o sobie źle albo bardziej wierzyć w kłamstwo jakieś, które gdzieś tam sprzedaje nam szatan. I oto jego jakaś lista, jedna z pewnie z wielu. Egoizm mówi ja, mój, moje. Pycha mówi muszę patrzeć tylko na siebie. Uraza mówi muszę z tym chodzić. A zawiść mówi muszę mieć to samo. A nieprzebaczenie mówi muszę się zemścić. A kłamstwo mówi muszę oszukać. A krytyka mówi muszę powiedzieć co mi się podoba, bo przecież mi wolno. A gorycz mówi muszę być niezadowolony, a gniew mówi muszę go zniszczyć, a zranienie mówi muszę żyć w bólu, a zgorzknienie mówi muszę narzekać, a rozwiązłość mówi muszę być wyzwolony, bo przecież mi wolno, a pożądliwość mówi muszę to zdobyć, a chciwość mówi muszę to mieć tylko dla siebie, a obmowa mówi muszę to powiedzieć. I tak słyszymy te myśli, które wpadają do naszego umysłu. I po jakimś czasie, jak ich słyszymy dostatecznie długo, to się nagle okazuje, że ja zaczynam w to wierzyć i stwierdzić, przecież mi wolno być wyzwolonym, przecież mi wolno oszukać, przecież mi wolno sobie tam czasem skłamać, przecież mi wolno nosić urazy, przecież mnie tak strasznie ktoś skrzywdził, że ja, mi się to należy, mam takie prawo. I w takim sytuacji, gdy dostaję takie myśli, cóż powinienem robić? Czy wierzyć w to? Czy może na tyle być świadomy tego, co tu jest zapisane w tej oto księdze w Biblii, żeby umieć od razu przypomnieć sobie werset albo przypomnieć sobie słowo, które mówi Chrystus do nas przez swoje słowo. I nagle się okazuje, że jak szatan mi mówi o egoizmie, to Bóg mówi mi o altruizmie. Filipian 2:4. Niech każdy nie dba tylko o to, co jego, ale i o to, co cudze. 1 Koryntian 10:24. Nie zabiegajcie tylko to, co służy wam, ale również o to, co służy innym. Jak szatan mi mówi o pysze i mówi, muszę patrzeć tylko na siebie, to Bóg mi mówi o pokorze. 1 Piotra 5:5. Wszyscy zaś przyjmijcie postawę pokory względem siebie nawzajem, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Gdy szatan mi mówi urazy, musisz w tym chodzić, Bóg mi mówi zapomnij i wybacz. Gdy szatan mi mówi, że zawiść, że muszę mieć to samo, bo jestem zawisny o coś, Bóg mówi nie bądź zawisny, Joba 5:2, bo prawdą jest, że gniew zabija głupca, a prostaka uśmierca zawiść. Jak szatan mi mówi o nieprzebaczeniu, Bóg mówi mi wybacz, o czym jest napisane w Mateusza 6:14-15. Jak szatan mi mówi, musisz oszukiwać, Bóg mówi, mów prawdę, Efezjan 4:25. Jak krytyka mówi, musisz powiedzieć, co ci się podoba, Bóg mówi, chwal. I jest pochwała Mateusza 7:1-5. Jak masz gorycz w sercu i szatan ci mówi, musisz być niezadowolony, Bóg mówi w Efezjan 4:31, usuńcie spośród siebie wszelką gorycz. Jak jest mowa o gniewie, to Bóg mówi o łagodności. Jak jest zranienie, to Bóg mówi o wolności. Jak jest zgorzchnienie, Bóg mówi nie narzekaj. Jak jest rozwiązłość, Bóg mówi wstrzemięźliwość. Jak jest pożądliwość, Bóg mówi powściągliwość. Jak jest chciwość, Bóg mówi hojność, ofiarność. Czy widzimy to? Na każde kłamstwo szatana mamy odpowiedź w Biblii. Możemy to zdemaskować, jeżeli tego chcemy. Oczywiście nie jest to czasami takie łatwe i proste, bo się tak bardzo bawimy tymi myślami, że gdzieś one wchodzą tak głęboko w nas, zaczynamy temu wierzyć, ale na każdą rzecz jest odpowiedź w Biblii.
Psalm 15:1-3 mówi: Panie, kto zamieszka w Twoim namiocie, kto się znajdzie na Twojej świętej górze, ten, kto żyje nienagannie. Postępuje w sposób prawy, mówi prawdę z głębi serca, nie obmawia swym językiem, nie wyrządza zła bliźniemu, nie ubliża sąsiadowi. Proste wskazania, proste, aż może za proste i może właśnie to jest problem, że może nam się wydaje to wszystko za proste. Jeżeli ktoś się koncentruje na sobie, nigdy nie będzie miał postawy sługi, będzie miał postawę Pana i to też często obserwuję, może nie często, ale czasem obserwowałem, zastanawiałem się nad tym, jak to jest, że czasami ktoś przychodzi do kościoła i ma taką postawę roszczeniową, że oto chciałbym być zadowolony z wszystkiego, że chciałbym, żeby te spotkania były takie, że chciałbym, żeby to uwielbienie było takie, że chciałbym, żeby to słowo było takie, czemu tak nie ma. I mając taką postawę, już powinna nam się zapalić czerwona lampka w naszym myśleniu, bo może oto gdzieś szatan się dobrał do naszego myślenia i zaczął nam wrzucać różne rzeczy i my tak naprawdę zaczęliśmy myśleć właśnie ze względu na to. Bo taka postawa jest dziwną postawą. W ogóle nie o tej postawie jest powiedziane w 13 rozdziale Ewangelii Jana. Co Chrystus chce nas nauczyć przez ten fragment, który przed chwilą przeczytaliśmy? Po obmyciu nóg swoim uczniom Chrystus zapytał, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i Panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak wam ja uczyniłem. Jezusowi nie chodziło o pielęgnację stóp apostołów. Jezusowi nie chodziło o to, tylko chodziło mu zupełnie o coś innego. To było w trakcie wieczerzy, to nie było przed ani po, to było w trakcie, a kultura tamtych czasów mówiła, albo była taka, że ludzie do wieczerzy już byli, powinni się przygotować, czyli obmywali swoje nogi i ręce i twarz pewnie, ale to było w trakcie wieczerzy, więc na pewno uczniowie musieli być w szoku, gdy się to wydarzyło, że on nagle wstał i chciał im umywać nogi. Jeszcze jak sobie pomyśleli, kim on jest, to w ogóle jak to jest możliwe? Ale tu chodzi o postawę, która daje wzór uczniom. I werset 17 z tego jest chyba najistotniejszy dla nas na dzisiaj. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Kiedy jesteśmy szczęśliwi? Wtedy, jeżeli rozumiemy tą postawę i ją wdrażamy w swoje życie i umiemy postępować tak, jak Chrystus nam pokazał. Szczęście we wspólnocie, szczęście w służbie. Sługa to nie tylko ktoś, kto uczy się poddania, oddania wierności, ale to ktoś, kto uczy się, jak być uniżonym. I to dlaczego uniżonym? Zauważmy, jak komuś obmywam stopę. Ja dwa razy coś takiego mieliśmy na obozie młodzieżowym i pamiętam, jakie to było dla mnie niesamowite przeżycie, jak my fizycznie zrobiliśmy to, co jest tutaj opisane, bo tak nas Duch Święty prowadził, żeby tego dokonać, żeby pokazać też młodzieży po prostu pewną postawę. Nie możesz być niżej niż stopy kogoś. I to nie jest postawa, która uczy poniżenia, ale jest to postawa, która uczy uniżenia. Uniżenia przed kimś. Umycie stóp to wymowny obraz, bo tak jak powiedziałem, nie można być niżej niż stopy. I uczy pokory, szacunku, miłości w stosunku do innej osoby, w stosunku do drugiego człowieka. I w kulturze greckiej i rzymskiej, jak sobie poszukałem, nogi obmywali przede wszystkim niewolnicy. Ale są zapiski, które mówią, że czasem jacyś dostojnicy obmywali nogi ludziom, swoim gościom na znak szczególnej sympatii albo szacunku do danej osoby. Więc to nie wynikało z ich obowiązku, tych dostojników, tylko z miłości. Więc ta postawa też wynika z miłości. I nie chodzi teraz o to, że my mamy sobie umywać nogi, obmywać nogi, tylko chodzi o
zrozumienie tego obrazu, tej postawy pokory, szacunku i miłości, która prowadzi nas do miejsca takiego, jakby to powiedzieć, szczęścia w służbie i oddania i da nam też wolność przed krytyką. Bo przecież wiemy doskonale, że te osoby, które coś robią w Kościele, naznaczone są też krytyką, znaczy mogą się spotkać z krytyką. W jaki sposób? No bo przecież zawsze się zdarzy ktoś, komu się coś nie podoba, co my robimy i nam to może powiedzieć, ale jak nie jesteśmy świadomi, dla kogo to robimy i jaki jest cel w tej naszej służbie, to jest wiadomo, że to nas bardzo mocno uderzy. Jeżeli ja rozumiem to, co robię i dla kogo to robię, to daje mi wolność od oceny, ale tylko wtedy, kiedy rozumiem tą postawę, która mówi, że skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Moją rolą, jeżeli chodzi o wierzącego człowieka, jest, aby robić wszystko najlepiej, jak ja potrafię, czyli czy to robię w służbę w Kościele, czy gdziekolwiek, ale rolą Ducha Świętego jest to, aby były rezultaty. I ta myśl uwalnia po prostu od tego, że my się czujemy tacy obarczeni, że przecież nie widzę rezultatów w mojej służbie, jestem taki beznadziejny i zaczynam wierzyć w kłamstwa szatana, on mi coraz więcej takich myśli wkłada i to się zapętla. W 1 Koryntian 3,6 jest powiedziane, Paweł powiedział, ja zasadziłem, Apollos podlał, ale wzrost kto dał? Dał Bóg. I o to mi chodzi. Pokora się nie obraża, miłość nie szuka swego. Zawsze znajdzie się ktoś, komu się nie podoba to, co robimy i ktoś, komu się podoba to, co robimy i chwała Panu Bogu też za takie osoby. Ale jeżeli zaczniemy bawić się myślami, bo przecież ja tyle robię, a nikt mnie nie zauważa, albo tyle robię i nikt mnie nie docenił, a bo to źle, tamto źle, bo przecież ten mi znowu powiedział, że to jest źle i tamto. Jeżeli ja zacznę dopuszczać te myśli do swojego życia, to popadnę w krytykę. Zacznę mówić źle w stosunku do tego, co usłyszałem, zacznę mówić źle w stosunku do tego, do innych ludzi i z krytyki pójdę w zniechęcenie. A ze zniechęcenia pójdę w zgorzknienie i zacznę rzekać, a od zgorzknienia do rezygnacji służby już mały włos. I ja mówię teraz o takim bardzo praktycznym może przykładzie, w którym ja wiem, w którym miejscu jestem w swojej służbie i ja wiem, że tam jestem postawiony przez Pana Boga. Nie mówię o sytuacji, w której ja się muszę zastanowić, czy w ogóle dobrze robię, będąc w tym miejscu, bo na przykład, nie wiem, sobie coś wymyśliłem, tego bardziej, że jestem świadomy, ale nie wolno, jedno jest pewne, nie wolno dopuścić do swojego serca krytyki. Jeżeli dopuszczę i zacznę się tym bawić i widzieliśmy, co szatan robi, że przychodzi i nam będzie wkładał coraz więcej takich słów, to wtedy to doprowadzi po kolei do tych rzeczy, o których mówiliśmy. Kto służy, wie, że są momenty w służbie, w której jestem bliski rezygnacji, dlatego że właśnie wszystko się napiętrzyło. I wtedy najczęściej, jak ja sobie obserwuję, dlaczego tak się dzieje, nie wiem, czy to komuś pomoże, czy nie, czemu się tak dzieje, że jestem bliski rezygnacji, czemu się tak dzieje, że dlatego że bardziej patrzę na opinię ludzką, i bardziej patrzę na to, żeby mnie ktoś może pochwalił, niż na Pana Boga. I znowu jest tak, o czym mówiliśmy, że to moje ego chce być troszeczkę takie połechtane, chce być takie pogłaskane, że ja bym chciał, żeby mnie docenił ktoś, ale nie mówię, że w Kościele nie ma docenienia, bo jest i też są momenty, w których ktoś doceni, ktoś powie, ale ja muszę wiedzieć, komu ja służę i dla kogo służę i nie powinno mieć to znaczenie dla mnie, czy ktoś mnie za coś pochwali, czy nie, bo to nie o to w tym chodzi. Chociaż jest to czasami trudne i czasami człowiek potrzebuje czegoś takiego, ale gdy koncentruję się na tym, że bardziej mi zależy na opinii ludzkiej niż na Panu Bogu, to właśnie się stanie to, o czym mówiliśmy. Czyli przyjdzie krytyka, potem przyjdzie zniechęcenie, zgorzchnienie i tak dalej. Oczywiście pamiętajmy o tym, że Kościół jest bardzo dobrym miejscem do tego, żeby te
też powiedzieć dobre słowa dla kogoś, docenić, powiedzieć coś dobrego o danej rzeczy, o danej służbie, bo to jest zachęcające. Ale gdy jest taki moment, w którym nie mamy tych słów, albo ich w ogóle nie mamy przez jakiś czas, to nie popadajmy w krytykę, nie dajmy się zwieść diabłu, bo to doprowadzi nas tylko do złych rzeczy. W Jana 13:17 jest powiedziane, jeszcze raz czytamy ten werset, skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. W Jakuba 1:22 jest powiedziane, bądźcie też wykonawcami słowa. Więc nie po to dzisiaj sobie też mówiliśmy różne rzeczy, żeby tylko sobie posłuchać, ale przede wszystkim gorąco zachęcam do uważnego studiowania Biblii, do tego, aby się modlić do Ducha Świętego, żeby On objawił to Słowo głębiej i mocniej, żeby ono mówiło do nas i żeby ono było praktyczne w naszym życiu. Tak naprawdę, że ja czytam i wiem, o co tu chodzi, bo Duch Święty mi wskazuje, jak mam żyć przez to Słowo. Czyli bądźcie też wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. W Jakuba 1:25 jest powiedziane, kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina, jest twórcą dzieła, w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. Jest twórcą dzieła, a będzie w tym działaniu szczęśliwy. Ale tylko wtedy, kiedy nie jest słuchaczem, który zapomina, który rozumie, to czyta. I podsumowując, jestem, który jestem, to jest wszystko, kim jest Bóg, jest zawarte w tej bezwarunkowej deklaracji niezależnego istnienia. Jestem, który jestem, jako podsumowanie całej możliwej dobroci, świętości i prawdy. Istnienie Boga jest konieczne dla istnienia człowieka. Gdyby nie było Boga, człowiek nie miałby podstaw istnienia. Jestem, który jestem, jest przed wszystkim jestem, które jest w Twoim życiu, bo to jest jestem w Chrystusie. Istnieją dwie drogi, dwa rodzaje życia, którymi możesz podążyć. Albo jestem w Chrystusie, albo jestem bez Chrystusa. Życie w Chrystusie to nie tylko życie tu i teraz, ale tam i na wieki. Nie można prowadzić swojego życia w kategorii przypadku. W Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Jesteśmy zanurzeni w Chrystusie absolutnie wszędzie, jak w powietrzu, bez którego nie ma szans na życie. Bez Chrystusa nie jestem w stanie nic zrobić, co daje chwałę Bogu. To, kim jestem, determinuje to, co robię. Kto jest w Chrystusie, jest powołany do bycia Jego sługą. Diabeł krąży wokół nas jak lew ryczący i patrzy, kogo by tu pożreć i wkłada w nasze umysły okropne kłamstwa, ale Biblia demaskuje każde kłamstwo. Wystarczy się zanurzyć w lekturze Biblii i prosić Ducha Świętego o objawienie. Sługa to nie tylko ktoś, kto się uczy poddania, oddania i wierności, ale ten ktoś, kto uczy się, jak być uniżonym. Obmywanie nóg to pewien obraz, postawa pokory, szacunku, miłości w stosunku do drugiego człowieka, czyni nas oddanymi, szczęśliwymi w służbie i prowadzi do wolności, jeżeli chodzi o rezultaty w służbie. W służbie nie dopuszczajmy krytyki do serca. Niezależnie od tego, gdzie dziś jesteś, co przeżywasz, niezależnie od tego, czy rozumiesz swój stan, czy czujesz, że Bóg jest obecny w twoim życiu, czy nie, chcę ci powiedzieć, że Pan Bóg jest. I niezależnie od tego, czy ty będziesz myślał, że Go nie ma, to On jest, bo On jest przestrzenią, która nas całkowicie otacza. On jest wszystkim, czego potrzebujemy. I to jest coś, co przeżywam na nowo ostatnio, żeby tak głęboko zrozumieć w swoim sercu to, że bez Jego woli nic się nie dzieje i by nauczyć się chyba takiej ufności i mieć poczucie bezpieczeństwa tylko w Nim. I chwała Mu za to. Amen.